Tylko mnie. Większość. Gdzie proszę to co, zaczynamy? Tak, proszę. Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowy wieczór. Przed nami pan Eugeniusz. No, naprawdę, można powiedzieć, legenda tutaj, jeżeli chodzi o piosenkę rosyjską. Poznaliśmy się na festiwalu Wysockiego. O, tam zdobył nagrodę, prawda? No, tak. Udało mi się. Tak. Gdar! Tak. No i wiecie, pan Eugeniusz tak potrafi to wszystko barwnie o sobie powiedzieć, że ja to tylko marność nad marnościami, także może bardzo proszę pan Eugeniusz. Dziękuję, dziękuję, że jesteście, że byliście tacy kochani, że przyszliście, że tak powiem, może nie tak. Właśnie chcę zapytać, czy na mnie, czy na... No raczej na mnie, bo Wojtkęckiego nazwisko, imię tego znanego kiedyś bardzo w Europie, w świecie piosenkarze, no było takie legendarne. Starsi ludzie, ja tak w Warszawie spotykam się i tam śpiewam od czasu Wojtkęckiego. Tam ludzie pamiętają, że ich tam babcia, dziadek i tak dalej byli na koncercie i coś pamiętają. W latach 90. była wydana płyta pan Krzysztof Święcicki z Krakowa. Pod Baranami z tej płyty nagrał i w każdym razie pan Mieczysław wtedy popularyzował, teraz on ma 82 lata, nieraz do mnie podchodzę, no mówią, o ty śpiewasz jak Alosza Awdziejew na przykład, i ty tam śpiewasz, ja mówię, wiecie co, Alosza Awdziejew ma już 81 lat, niech da drogę młodym drogiem lodem. Ja mam dopiero 73. Także jeszcze wszystko przede mną. Więc, no i w sprawie Wojtkęckiego, o którym prawdopodobnie mało kto z Was słyszał, albo słyszał niewiele, powiem tylko tak, że Aleksander Wojtkęcki to jest, on się urodził gdzieś tam pod koniec lat 90., w tamtym jeszcze, w 18 stuleciu, i zrobił karierę w latach 10., 20., 30. 20. stulecia. W Rosji zrobił karierę taką. Potem podczas po rewolucji, jak sam mówił, przez głupotę młodości, chociaż miał 38 lat, wyjechał z ostatnim statkiem na zachód z Rosji rewolucyjnej. Wiele, wiele lat był za granicą na emigracji i bardzo cierpiał z tego powodu, tą właśnie nostalgię go zżerała. I w jednym z ostatnich ruchów swoich po tym świecie, tam gdzie była ta diaspora ta rosyjska, a była ona, dużo przecież ludzi uciekło podczas rewolucji po całym świecie, w Europie, w Ameryce i tak dalej, on tam wszędzie śpiewał, był znany. W końcu on wylądował, kiedy już konkurencja zaczęła go ścigać, też podobne śpiewali rzeczy, to on znalazł się w... Mówię o tym, że niektóre piosenki mają związek z tym. On dużo pisał tak autobiograficznie, że tak powiem, co widział, co słyszał, co przeżywał. Więc on był w Chinach ostatnio, ze 10 lat prawie, że. Był człowiekiem, którego, no, na którego kobiety kochali, był bożyszczym, prawda? Miał żonę, zresztą w Polsce właśnie ożenił się z taką Żydówką z Sopotu, z panią Potocką, ale to niedługo trwało. W każdym razie był bożyszczem kobiet i w końcu, śpiewając jedną z piosenek, która będzie tutaj też, ja powiem, zaznaczę tą piosenkę, jak ta pani potem opowiadała, 18-letnia Lilia, Gruzinka, zresztą takiego szlacheckiego rogu gruzińskiego, pokochała go po słowach, które zabrzmiały ostatnio w tej piosence. Miał wtedy 50 coś, ona miała 18, czyli 30 lat prawie różnicy. I się wzięli ślub i udało mu się w końcu po wielu latach próśb przed rządem radzieckim wrócić w 1943 roku podczas wojny do Rosji. No i właśnie on wrócił, nawet Stalin podobno zezwolił na ten przyjazd. On był uciekinierem, prawda, takim, więc w każdym razie i on kiedy się pojawił, to jego potraktowali tak, jak wiecie, że krótko mówiąc, ktoś napisał z badaczy, że on w ciągu tych
tam 15 lat, czy od 43, 50, 57, no z 15 lat zrobił z 5 tysięcy koncertów. Po dwa koncerty dziennie robił, ale nie pozwolili mu zrobić ani jednej płyty, ani razu nie puścili w radio. I w ogóle był jakby przyjechał, ale nie wrócił. A wszędzie go lubili i jeździł po całym Związku Radzieckim. Często w jakichś takich śpiewał, tutaj jest komfort, prawda? A on śpiewał podczas mrozu, prawda? Jechał w jakichś takich nieogrzewanych tych bydlęcych wagonach, gdzieś tam wysyłali go w różnych, po całej tej Rosji jeździł. Ja dzisiaj jechałem Intercity, myślałem o tym biednym Wiertyńskim. Jak on, ja z takim komfortem jechałem śpiewać jego piosenki, a on, biedak, no tak, naprawdę. Złośliwie wysyłali, kiedy był mróz, to wysyłali go na północ, prawda? Tam, gdzieś tam na dalekie. A kiedy było gorąco, prawda? On miał chyba końskie zdrowie. To jego na Krym gdzieś tam wysyłali, tam w samym. Tak, taka była historia z Wiertyńskim, bardzo ciekawa. Urodziło się mu dwie córeczki, znanych, bardzo słynnych i ciekawej takiej urody, bo to Gruzinka właśnie, żona Lili, już nie żyje, te dwie aktorki, Marianna i nie pamiętam, Wiktor. Marianna jest. No, także to jest o Wiertyńskim, a ja tak gdzieś tak niedawno, tak z rok temu to mnie to wzięło i postanowiłem niedawno zrobić płytę z Wiertyńskim. Bo to są ciekawe bardzo historie. A jeszcze powiem tylko taką rzecz. Tak szybko mówię, że mam dużo czasu nie zajmować, więcej pośpiewać, ale chcę powiedzieć coś jednak. Ważną rzecz. Bo prosili mnie pośpiewać też przed wyjazdem, na szczęście do tego nie doszło, w jednej szkole. I taka znajoma aktorka Mariole mówi, że pośpiewa w szkole. Właśnie ja mówię Wiertyńskiego. I potem, kiedy uszyma tych dzieci posłuchałem to, co ja chciałem zaśpiewać, to pomyślałem, że lepiej nie. Na szczęście ten koncert się nie odbył, bo też przygotujcie się na to, że Wiertyński jest autorem takiej jakby bardzo trudnego życia. Piosenki jego bardzo o trudnym życiu człowieka. Bardzo głęboko egzystencjalne, takie przeżycie, prawda? No krótko mówiąc, jest to naprawdę taka poezja trudna, trudnego życia ludzkiego. No co to? To nie zaprosili nas na zabawę, prawda? No, ale... Czy Wiertyński sam pisał teksty? Tak, on w większości pisał, w większości są jego teksty, ale są też, no on tak ze 300 chyba piosenek mniej więcej znanych jest i no powiedzmy tak 85% to są jego teksty i muzyka jego. I on żadnych nie kończył tych szkół, ani muzycznych, ani tych poetyckich. On jest samoukiem takim 100%. Chciał w ogóle być aktorem, ale Wiertyński miał taką wadę, nie wymawiał R. I nie wzięli go do szkół różnych i tak dalej. Tam był taki moment, był casting na takiego jakiegoś tam legionera w jakiejś tam sztuce rzymskiej. W Kijowie on mieszkał wtedy, miał 15 lat i chciał bardzo być aktorem. No i tam było trzech kandydatów. I właśnie wchodzi imperator jakiś tak na próbie, na tym castingu i wchodzi i tutaj ten legioner ma przywitać tego imperatora i mówi tam zdrastwuj mój imperator. On tam to R tak zrobił tak, że tam wszyscy padli na ty won. I on nigdy nie. A potem dzięki temu właśnie temu uroczemu, specjalnemu temu właśnie temu tej wymowie, on w ogóle też to jest jakby zrobiło mu jako specjalną taką wydźwięk tego, co on robił, jakby koniec. Z tym gadaniem. Mam nadzieję, że nie za bardzo rozwodziło, a gdyby ktoś chciał to, co będę głosem wyrabiał tutaj dzisiaj, jakby chciał sobie na pamiątkę, to mam tutaj jeszcze płytkę nawet zrobiłem tam. Dosyć ciekawe podobne rzeczy. Napisane nawet jest w stylu, co tam się śpiewa, także można sprawdzić i ewentualnie nabyć. A teraz zaczynamy. Pierwsza piosenka właśnie o tej, to jest ten ból emigracji. Właśnie autor jest pan...